przy kompletnym Michelsenie i Maciejka wpada w cienie. Choć jak serce show ci skradnie, Willy taja, gdzie popadnie. Mamo, relanium! Tak, właśnie w tych słowach chciałbym was, kochani, przywitać, bo Darka zatkało. Jak to po jednym z meczów Igi Świątek powiedział do niej pan dziennikarz, no, odebrał mi słowa, jak widziałem, jak grasz. No co, Iga? No to słabo, bo mamy prowadzić wywiad teraz, tak? Ja nigdy nie jestem gotowy na to, co spod twojego jęzora wylezie, ale... No właśnie, witamy serdecznie, kochani, na kanale Park Maszyn. Jeżeli jesteście nowi i nie wiecie, z czym się nas je, to właśnie z takimi dziwnie pikantnymi rzeczami. A to tylko, jak jeszcze mnie nie widzieliście, to poczekajcie. Oczywiście, jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, Patryku, no to tam jest specjalne miejsce, gdzie moglibyście sprawić, że ten nasz kanał, no nie będzie się to po prostu wszystko walało, czy waliło. Tak, nie będzie na ślinę, na taśmę i w ogóle prowizorkę, chociaż to ponoć największa wartość, ale jednak patronite. My to nazywamy artyzm. Tak, na Park Maszyn, tam można nas wesprzeć i w rozwoju naszego kanału, pomóc nam w takich jakichś różnych przyziemnych sprawach. Tam też można poczytać o tym, o co nam chodzi, jakie są progi, ale przy okazji też zachęcamy do tego, bo nasi patroni mają taką grupę raczej zamkniętą, na razie na WhatsAppie, ale będzie też facebookowa, gdzie mamy taką nową naszą grę. Świecką tradycję. Tak jest, typer Parku Maszyn, gdzie będziemy typować wyniki meczów ekstraligowych od połowy z rundy zasadniczej, czyli od 8 kolejki. Bierzemy pod uwagę 6 najlepszych kolejek w wykonaniu naszych typerów i oczywiście potem playoffy i będzie jakaś ciekawa nagroda, o której cały czas gdybamy, myślimy, co to będzie ciekawego, ale to właśnie wszystko dla naszych kochanych patronów. Także jak będzie rosło grono, to szanse i wasze rosną. Jeśli tak jest, dołączycie do tego. Tego możecie mieć, tak jak teraz nasi członkowie zarządu, którzy nas wspierają, bezpośredni bardziej dostęp do nas i odcinki Nówka Funkiel Nieśmigany będą od razu, jak zejdą z taśmy, będą dystrybuowane właśnie tymi zakręconymi kanałami do was i już nawet z rana będzie można sobie do, wiadomo, nie powiem dwójki, a nie, to powiedziałem, ale na przykład do kawki, tak? Można będzie sobie już puścić o żużlu. Oczywiście na Twitterach i Instagramach, tam również więcej kontentu, wideo z różnymi omówieniami rzeczy na Twitterze Park Maszyn. Instagram to również Park Maszyn i na Facebooku Maszyn Park, tam na Instagramie i Facebooku informujemy was co i jak, jeśli chodzi o nasze różne perypetie. Dobrze, Patryku, 50-40, identyczny wynik jak Grudziądza z Lesznem, takie to niedzielne koleje. Zaskoczyło cię coś tutaj w tym wyniku? Nie. No to dziękujemy serdecznie, kochani. Delikatnie wydawało mi się, że będzie lepiej, ale a propos tego naszego typera, to mamy też oczywiście, tutaj nie będziemy się dzielić tymi zasadami, bo nie ma sensu, ale ja na przykład miałem 51-39, taki wynik trafiłem i miałbym jeden punkt do tabelki, tylko że wiadomo, ta kolejka jeszcze się nie liczy, a jeszcze chciałem ci, Darku, powiedzieć i kochani wam też, bo pierwszy, nie wiem, czy tam rozszyfrowaliście ten wierszyk mój, ale na końcu chodziło o to, że po prostu Ty Woffinden jechał Willy chyba, nie wiem, 7 okrążeń po meczu, tak jakby to on wygrał to i była zemsta, skradł Mikkelsenowi show. Dokładnie, więc jakby, dobra, bez sensu w ogóle twórca gdzieś tam tłumaczy swoje dzieło, ale jakby no, Wisławą Szymborską nie jestem i nie jest to może takie oczywiste. No, dużo ci nie brakuje, ci jeszcze kiece zarzucisz i zobaczysz. No dobrze, w takim razie do meritum. Nie, dlatego cię zapytałem, Potryku, bo niby, wiesz, oczywiście zamiana miejsc w tym roku i to Lublin rzędzi dzieli tę ligą, ale Wrocław tak, po 3 porażkach, 3 z rzędu, 3 z rzędu, nie, 2 z rzędu wygrane, tak, teraz tutaj przegrana, więc z drugiej strony mamy tak, że Janowski to jest raczej pewna firma, Woffinden i Bewley, tam coraz nie lepiej to wygląda w Grand Prix, ale w lidze Bewley to jeszcze, no... pod pewnymi względami świeżak, natomiast Woffinden trochę taka niepewna marka jednak, jeśli chodzi o te jego ostatnie wyczyny. Właśnie nie wiem, jak to przyrównać, że odwrócić tabelę, ale jak tutaj
już teraz na szybko tak rytm mi nie wejdzie żaden, żeby odwrócić tabelę Grand Prix i mamy wtedy tych najlepszych z PGE. Nie, bez sensu. Bo to ale, tak jest. No. Ale zobaczmy sobie, jak fatalnie pojechał dzień wcześniej Mikkelsen w Grand Prix. Cała, no, dwóch zawodników Sparty było w półfinałach. Otarł się o to Maciek Janowski, bo był dziewiąty, no, ale na kompletnie drugim biegu nie był Mikkelsen, a tutaj komplecik i sam mówi w wywiadzie, że on to zostawia już jako przeszłość Teterów i to, co tam się działo. No i to, no jak można na zupełnie innym... Oczywiście, okej, okay, można było mieć w Teterowie, nie wiem, 7, to przepraszam, 6-0, ale no bez przesady. Był fatalny, a tutaj był genialny po prostu, nie do ruszenia po starcie. Nawet jeżeli było jakieś dojście zawodników, przeciwników, to była tylko chwila, bo za chwilę im odjeżdżą i nie było nawet czego wąchać za nim. To byłby paradoks Mikkelsena, gdybyśmy mogli go sklonować i postawić na sąsiednim torze, to który by wygrał? Czy Mikkels byłby w stanie wygrać z Mikkelsenem, czy też padłby jakiś pad? Natomiast to jest taka odwrotność, jak mówisz, Patryku, Teterowa, gdzie Mikkel nie istniał, ale tu na równiejszym torze zrobionym, można powiedzieć, pod pewnymi względami przez pogodę, bo raz, że miesiąc nie było meczu w Lublinie, więc zupełnie inne warunki, inna pogoda i tak dalej, no i Plandeka wcześniej na torze, więc w ogóle ten tor lubi być robiony przez pogodę, natomiast jako jedyny chyba zawodnik tutaj, jeśli chodzi o drużynę lubelską, nie ma się jak tłumaczyć kompletnie, nie, że zawalili reszta, tak, bo i Kubera i Hampel pojechali dobry mecz, ale on tutaj śmigał odwrotnie do Buleya i do Wolfindena. Buley się starał, ale to prawie w ogóle nie wygrali biegów, tak, indywidualnie jedynie Ty Wolfinden raz i można powiedzieć, że jednak to im nie służy. Natomiast to jest właśnie to, że od początku wynik trzymali głównie Lublinianie, głównie liderzy, bo w pierwszej poszedł komplet 4 zwycięstw indywidualnych, a potem długo to tylko Janowski potrafił taką sztukę dokonać. No tak, ale to też bardzo było, bardzo teraz w tej chwili przyznać jednak, że walczyli, że to jednak nie było tak, że przegrywali od startu do mety i generalnie tych mijanek, ja nawet już w drugim biegu wyliczyłem 3 i szczególnie fantastyczną walkę Kowalskiego, chociaż ostatecznie kończy na, no, przewodząc za sobą tylko kolegę z drużyny, ale jednak na trzecim miejscu, to jednak walka jego z Cierniakiem była niesamowita w tym biegu. I potem też i trzeci bieg, gdzie na kresce mija Buleya, Mikkelsen, a i Janowski odbija ten jedyny właśnie słaby jego bieg, Drabikowi 1 punkt, więc dzieje się, przegrywają albo remisują, ale jednak no, są emocje ogromne i tutaj akurat może nie w każdym biegu, ale jednak przeklasta panu Drylę, bo było co oglądać i było do czego się uśmiechać, jak to mówił, bo był tutaj żużel na wysokim poziomie, widać było, że to jedzie czołówka najlepszej ligi świata. To ja się tutaj przyznam tobie, bo ty nie wszystkie moje posty na Twitterze czytasz, ale ja byłem tak zepsuty i zmanierowany raz meczem z Zielonej Góry z Rybnikiem, który mimo wysokiego wyniku miał kapitalne widowisko, największej mijanek w tym roku, 2, no sytuacja z Pedersenem i Pawlickim, że ja byłem tak niewzruszony przez większość tego spotkania, że dla mnie to było opieranie się na tej dramaturgii, że tak naprawdę nie było wielkiego uciekania, tak naprawdę do aż czwartej serii, bo do trzeciej to było... Po drugiej były 4 punkty przewagi Lublina, potem 2 i potem te ciężkie działa zostały wynajęte. Ale rzeczywiście było mijanek i byli bohaterowie po jednej i drugiej stronie drużyny. Tak naprawdę po tym, jak się wydawało, że w 9 i 10 biegu Lublin stracił 4 punkty, było 4-2, a skończyło się 2-4 w 9, 5-1 na 3-3 zrobiło się w 10. 11 i 12, taka seria, takie grzmoty poszły dwukrotnie po 5-1. Potem Mikkelsen z Janowskim, tam w tym biegu z Czugunowem, miał być 5-1 dla oczywiście Wrocławia. Dzięki Mikkelsenowi ratują remis. Uff, to wtedy dla mnie się to działo, tak naprawdę, dopiero zaskoczyło w tej czwartej. No tak, ale... Ale mówię, maniera.
na kontrze do tego, co mówisz, to właśnie te biegi, gdzie właśnie były te ciosy, bo była ta dramaturgia tego meczu, bo jednak 10 punktów tylko, ale jednak te najgorsze, najdłuższe mecze, biegi, to były właśnie ten 11, gdzie od startu do mety bez żadnej walki tak naprawdę większej. Mm. Może w 12 ten Cierniak trochę powalczył z Bulejem i tam się działo, ale jednak mijanek nie było. Nie, przepraszam, dwie naliczyłem. No jak, oczywiście, że się mijali, ale ostatecznie kończy się 5-1, ten 12 bieg. No tam Cierniak z Bulejem się cieli, tak jest. No tak właśnie, o tym mówiłem. I potem ten 13, gdzie wydaje się, że właśnie, że może coś się ruszy, bo jednak ten Czugunów, no właśnie tak od początku tego meczu pokazywał, że będzie się coś działo z nim w roli głównej i nawet tego Hampera w pierwszym biegu ścigał i Taj był daleko za nim, no to potem niestety to się wszystko zepsuło, w sensie u niego jakby ten ostateczny wynik nie jest taki jak ostatnio, znaczy no w ogóle no bardzo słaby, ale nie tak jak ostatnio pokazuje, szczególnie w Szwecji, tam śmiga niesamowicie, tam ma średnią, a tutaj niestety troszeczkę pogubiony w ostatnich meczach. No i tak to właśnie lądujemy teraz na tej punktacji, może powiedzmy coś więcej o drużynie wygranej. Otóż to Jarosław Hampel po hamplowsku, można powiedzieć, choć nie bezbłędnie, to jednak 10 plus 1 w 6, poniżej 2, ale okej. Okay. Frazier Bowes coś tym nie zaskoczył meczu i nie pojechał. Maksym Drabik 5 plus 2, to nie był mecz dla niego i nie był dla tych, którzy go mają w Eliga Menadżerze. Oprócz tego ZZ-ka, 7 punktów. Prawie można powiedzieć, że standard taki griszowski, zarówno jak i ZZ-kowski. Mikkel Mikkelsen oczywiście, pan kompletny, 18 w 6. Wiktor Lampard gaśnie po biegu juniorskim, który wygrywa i tylko 3 punkty w 3 startach. Mateusz Cierniak, 4 plus 2, oczywiście 0, ale dwa razy podwójnie, raz bieg kapitalny, nie juniorski, i Dominik Kubera, nie bez przejść, ale solidnie wyglądający, drugi najlepszy wynik, no z egzekwo z Hamplem, ale to U24 to mu liczę jako numer 2, jeśli chodzi o te 50 punktów Lublina. I warto powiedzieć, że ten upadek to jednak na ostatnim miejscu, na 4 okrążeniu, więc to nie ma tak, że miałby pewnie więcej. Tam, nie, nie. Ci, co tam nie oglądają meczów i komentują, jakby o tym mówię. Także to jest niemożliwe, żeby tam nie miał punktów żadnych. Także no niestety, ale to by nie było ratowało, tam byłoby zero. No co, no tak to wygląda troszeczkę. No to ZZ-ka to tak trochę przetrzebia te zawsze składy, bo nie ma tych zawodników za wielu. Wiadomo, że jest to rezerwa, ale no właśnie widać, że mamy 3 zawodników, którzy ciągnęli ten mecz. Ten Drabik, który no... Zaciętość, wiadomo, zawsze jest u niego i chęć walki, ale dzisiaj, no niestety, ale tak się u niego rozpoczęło, że wykluczony w pierwszym biegu, potem zero i ciężko było wyciągnąć, chociaż jednak ten bieg jeden wygrał i ostatnie to niestety znowu zero punktu, więc no, tak jak mówisz, Darku, no, fatalnie dzisiaj do tego elite menadżera. Jeszcze jakby ktoś miał go na kapitanie, to jeszcze te 2 bonusy to jeszcze jakoś wyciągnęły prawie do 10, ale niestety nie było tak. Nie wiadomo, co z tym Lampardem. Mnie to właśnie zaciekawiało, bo fantastyczny start w tym juniorskim. Wiadomo, że to nie jest juniorski zwykły, bo jedzie 3, nie wiem, czy teraz coś nie chlapnę, ale najlepszych juniorów całej ligi. Czy no gdzieś tam blisko, no bo tak, 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 już się gadaj dalej, ja ci powiem, ile to tamtego. No a więc to nie jest tak, że jedzie sobie, nie wiem, Stojanowski, Łobodziński i nie wiem, Borowiak, tak? Tylko jednak to jest ważna konfrontacja świetnych 3 juniorów i tutaj nie ma w ogóle sobie nie do zarzucenia, moim zdaniem, Wiktor od startu do mety, a potem, tak jak mówisz, totalnie gaśnie i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Też mi się wydaje, że w ostatnich meczach mocno go przewyższa i walecznością i też tym czasami nawet punktami Mirosław Cierniak. Kubera świetnie. Mateusz Cierniak. Będzie Mirosław jak zwykle. Chyba tak. No i ten Hampelek naprawdę coraz solidniej to wygląda i już ciężko mówić, że jak nie on, albo no, warto mówić,
że jednak chyba nie będzie się żegnał z tą Ekstraligą i myślę, że to już odchodzi w lamus te wszystkie komentarze, bo on po prostu jest teraz bardzo solidnym, świetnym ligowcem i tyle. I ciągnie ten zespół też znakomicie. A Mikkelsen, no to nawet nie ma co komentować, bo nawet chyba nie było, nie wiem, czy to była jakaś mijanka z nim, po prostu gnał po starcie i tyle. Nie, Mikkelsen, już ci mówię, tak. Mikkelsen był jednym z, ale w sensie, czy ktoś go zrobił? Nie, jak patrzę sobie na to, czy ktoś zrobił Mikkelsena. Musiał. Tak, trzech. Cierniak i Mikkelsen mają po trzy mijanki, według tego mojego systemu. Dwiema drabik i to są liderzy. No wiadomo, natomiast nie, liczę mu rzeczywiście, że było tam, bo w biegu 13 przecież zrobił Janowskiego i Czugunowa, to jest wtedy, kiedy wygrywa Mikkelsen tak naprawdę de facto mecz, bo wtedy już jest 44 punkty są dla Lublina, także kilka ich się znalazło. Ja ci powiem tak, a propos tych trzech juniorów najlepszych w Polsce, to nie skłamałbyś, gdybyśmy nie podliczyli, czego jeszcze nie zrobiłem, średniej Kowalskiego z tego meczu, bo do tego meczu był ex aequo rzeczywiście trzecim juniorem najlepszym w Ekstralidze, 1,52 miał średnią na równi z Mateuszem Świdnickim, czyli dwóch częstochowian, natomiast Cierniak jest wyżej i Lampard był. Wtedy i Lampard też, wiadomo, że dzisiaj się poprawia Cierniakowi i Lampardowi spada, ale masz rację, ja mam takie... No, trochę narzekał Mateusz Cierniak na tę jazdę Bartka Kowalskiego, że niby ostra, bo on tam się wślizgnął mu w tym biegu juniorskim, o ile dobrze pamiętam, czy nie, to było dalej, na małą, po małej i tam kuku mu zrobił. Natomiast, no okej, okay, to jest ostra jazda, ale to jest żużel, że dopóki jest ostra, ale nikt tam nie upada, no to ciężko winić niektórych. Taka uroda tego sportu. Natomiast mi się wydaje, że on przejął pałeczkę na drugim, jeśli chodzi o tę formację. No a Maksym Drabik nawet tak był nie w sosie, że to uchwyciły kamery Kanalu Plus, kiedy podchodzi do niego lekarz, żeby zobaczyć, co po tym jego upadku w pierwszym starcie się stało z nim, czy tam wszystko jest okej, z barkiem, z obręczą barkową, to ten odpycha, aż tak jest nabuzowany, więc dość ciekawy obrazek zaobserwowaliśmy. Wiesz co, tak patrzę sobie na te swoje rozpiski, jak tutaj z tymi mijankami Mikkelsena, ja widzę, że może w szóstym coś było, ale nie wiem, czy tam w tym 13 to nie jest na 5-1 Janowski z Czugunowem jechali na 5-1 wyjechali i on tak śmignął się, zabrał na wyjściu z pierwszego łuku, że minął ich na prostej... No i tego właśnie, to czego ja nie liczę. Tak się mi wydawało. Ale okay. Nie wiem, dlaczego masz jeszcze obiekcje, przecież to już kilku meczy trąbimy. Nie, dlatego chciałem tylko to uściślić, że to jest... Więc, bo ja tu nie miałem... Masz wyższe wymagania. Tak. No ale co, jakby ciężko ich tutaj gdzieś rozsądzać, te wyniki pokazują, że jednak solidnie u siebie i to ze znakomitą drużyną, która jednak się odradza po tych może niefortunnych ostatnich występach i tak to właśnie się przedstawiało w tym meczu, że 9 punktów Ty Wolfenden w 6 startach, Dan Bioli bardzo podobny wynik, bo 8+1. Czyli do wypłaty podobnie, chociaż pewnie inne stawki mają, na pewno. Gdyby Czugunow 4+1 w 5 startach. ZZ-ka bardzo podobnie jak w Lublinie, bo 6 punktów, 4. Oczywiście Maciej Janowski 17+1, ale w 7 startach, bo raz ZZ-ki i raz taktycznie pojechał. Właśnie zastępując Gleba Czugunowa, Bartek Kowalski 2+1, no taki można powiedzieć, no średni trochę jego występ, chociaż ta walka, pamiętajmy, w tym drugim biegu była znakomita, w jego pierwszym, i Michał Cużytek raz zastąpiony właśnie za Kowalskim 2-0, niestety nic za bardzo nie pokazał. Pytanie, gdzie się podział Mateusz Panicz? Tego nie rozumiem kompletnie, tej roszady na tej pozycji numer 8 w Wrocławiu. Jeden natomiast... ci umknął po prostu. No nie wiem, ja jestem zawsze na posterunku i jakby ktoś tutaj się nie ogarnął. Natomiast tak, no Janowski to był jednak ten Janoś, na którym można polegać. 17+1 i tak naprawdę, no tylko w tym pierwszym starcie to była czkalweczka, ale to malutka. On wygrał walkę z Drabikiem, bo tam Mikkelsen ciął się z Bulejem. Bulej mocno wyglądał, zwłaszcza właśnie na początku w tych pierwszych trzech biegach. Potem jakby lekko już przygasł, to nie był ten Dan, a Maciej szybko jednak wszedł na tę orbitę.
i potem przegrał już, w zasadzie tylko przegrał z Mikkelsenem, o ile dobrze pamiętam, dzisiaj trzykrotnie się spotkali. Natomiast tak patrzę, Patryku, jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to ciężko mi tak naprawdę jest tutaj wskazać jakiś solidny występ, oprócz właśnie tego wspomnianego Buleya, bo nawet Wolfindenowi zdarzały się jak już wtopy, to tak jak przez cały sezon, co go trapi, z zawodnikiem U24 lub juniorem, w tym przypadku z Czugunowem tradycyjnie. No właśnie, no, tym bardziej, że oni też tam mieli biegi wspólne, gdzie gdzieś tam nie patrzę na ta walka, co za nim była, niby raz Czugunow był szybszy, raz Tajny, no, nawet raz zapisałem, że to już Czugunow przyjechał trzeci, a to jednak się gdzieś tam zamienili, a tym bardziej w tym biegu, gdzie chyba walczyli, jak nie było za nimi nikogo, więc wiadomo było, że nie będzie bonusa, bo tam akurat Czugunow wygrał tą rywalizację wewnętrzną. No i no właśnie, Bioli tak naprawdę na takim poziomie, który można zaakceptować, a reszta poniżej oprócz Baćka, więc jakby ten wynik, te 40 punktów, to tak, nie powiem, że z niczego, ale no to jest 18-17 punktów Maćka i potem wszystko, reszta dziurawe. Tak, tak patrzę sobie na mijanki, które ja liczę i chociaż rzeczywiście... Chociaż Ty Wolfinden był takim najbardziej niewidocznym z tych, można powiedzieć, czterech głównych grajków tego zespołu, bo raz minięto go, raz sam minął, natomiast Czugunow na przykład no całkiem sobie radził, bo zarówno, no może nie, okej, okay, tam kogo on pokonał? W zasadzie nikogo, ale dwa razy pokonany. Kowalski i Bioli trzy razy pokonany, ale Bioli był drugim najlepszym zawodnikiem pod względem mijanek, dwa razy wyprzedził. No Janowski plus 5. I on jest najlepszym zawodnikiem, najbardziej walecznym, przynajmniej jeśli chodzi o mój system liczenia tego. Był to problem, bo tutaj jeżeli nie mamy, chociaż mówię, to jest w granicach cudu, że oni 40 punktów aż zrobili. I to właśnie to były te wygrane biegi Janowskiego, bo tutaj ani ZZ-ka nie jedzie jak Artiom by pojechał. Chociaż pamiętam, no to mówię już o tym Artiomie z dalszej części sezonu, bo nie z tego pierwszego meczu w rundzie zasadniczej, gdzie ani Janowskiemu, ani Artiomowi się i bez Wolfinden najechali, dostali manto. Natomiast tutaj zarówno nie ma liderów, jak i ta druga linia, można powiedzieć, jedzie solidnie jak... No nie jak na Buleya i Czugunowa, którzy o wiele większe talenta mają niż jednak to. Pokazują punkty. Ja może zapytam cię, Patryku, bo przypomniało mi się to, co było powiedziane, dąsy pana Jacka Gajewskiego w programie w Canal Plus, że nie można jeszcze takiego numeru i takich biegów dawać Buleyowi. Chodzi tutaj o to, kiedy on jest tym... Niby ten senior booster jest częścią tego senior boostera, bo jedzie z juniorem. Nie można, bo on jeszcze nie jest do tego stworzony. Jak byś się odniósł do funkcji, jaką może ten Daniel tutaj spełniać? Ale mówisz teraz, że co? No że bo on... pan Gajewski mówi, że generalnie to nie jest prowadzący juniorem, parę, tak? Nie jest lider, to jest jeszcze nieopierzony, nie można na nim takiej presji i pod takim numerem i tak dalej. A ja na przykład pytam się w obliczu braku Artioma Łaguty, no kiedy tę maturę? Kiedy przygotować go, czy żeby już zaczął zdawać tę maturę? Taki trochę wcześniej. No właśnie, to... nie no tak, no, tym bardziej, że przecież pokazuje w Grand Prix, że jest coraz lepiej. Widzę też, że to już nie jest jego pierwszy sezon, chociaż jak to tam ktoś powiedział chyba w Grand Prix, wieloletni jeździec z ligi tam jakiejś tam szwedzkiej czy brytyjskiej, no wieloletni, jak ktoś ma 23 lata, to ile on tam może jeździć, tak? Ale tak czy inaczej... Tak, Michael Pantov to też wieloletni jest jeździec Ligi Angielskiej. Tak. Nie wiadomo, że gdzieś tam to, te wymagania muszą rosnąć. I tak samo w stosunku do Czugunowa, to są te same roczniki. I Buleya, 99. Więc no, gdzieś tam trzeba zacząć ich traktować faktycznie na równi z tymi seniorami, których nie pokonywać, chociaż obydwoje faktycznie spełniają te wymogi U24 i za rok też będą, ale jednak no, na nich też mniej więcej się opiera ta siła, tym bardziej, że tutaj juniorka, okej, przyszedł Bartek Kowalski, ale to dalej nie jest tak, że on robi robotę i gdzieś tam ich sforuje na pierwsze miejsca tej ligi, więc oni też muszą dawać więcej i trzeba ich ganiać za słabsze moim zdaniem biegi i całe mecze. I tak było dzisiaj, bo pojechał jednak Bioli 6 razy i no powiedzmy na 5 startów to byłoby nieźle. Na 6 to już tak mocno przeciętnie. Czugunów właśnie waleczny troszeczkę, nie wiadomo, mi się wydawało, że on ma i tą siłę i chęci, a punktowo wygląda bardzo, bardzo słabo.
No tak, tutaj zarówno z liderami jest problem, bo poza pierwszymi dwoma kolejkami to nawet licząc, ja liczę zawsze do zdobyczy punktowych, w tym przypadku, w przypadku Wrocławia w tym sezonie, do zdobyczy liderów zarówno Janowskiego, Wufindena, jak i te biegi, które właśnie jadą jako ZZ-kę. Tak, czyli tego tylko tych dwóch zawodników ZZ-ka z tych dwóch liczy się do liderów i dwa jego biegi Artioma liczą się do zdobyczy U24, to jednak to nie jest jakaś, nie są jakieś wielkie hopsztosy. Tak samo druga linia tak naprawdę, tylko ten mecz z Ostrowem, to wtedy najwięcej punktów z Lesznem, 18 zdobyli w piątej kolejce, ale tak to gdzieś jest środek stawki i to jest wielki problem. Juniorzy to wiadomo, ale juniorzy ile mogą maksymalnie 9 punktów dwukrotnie zdobyli w pierwszej i trzeciej kolejce, więc to nie jest taka różnica. I tak samo z ZZ-ką. Też to nie są jakieś kompletnie niesamowite rejony. To jest najniższa średnia. Wrocław ma 5,83 przy 7,14 Grudziądza nawet. Wszystkie zespoły oprócz tego robią po 7 punktów. No niestety tutaj takie widoki jakie są, takie są i to jest moim zdaniem bardzo dobra moneta jednak te 40 punktów, jeśli chodzi o to spotkanie. Nie wiem, czy Patryku chcesz coś jeszcze dodać, czy rozdajemy nasze fanty za ten mecz zawodnikom? Nie, rozumiem. No jakby to dość tyle, że może nie tyle do Wrocławia, czy ogólnie, że jednak bardzo fajny bieg, mecz. Ja może nie oglądałem tej Zielonej Góry twojej kochanej, ale taki nie byłem rozanielony jeszcze. Chociaż to wiesz, już wynik znam, więc zepsuty też inaczej. Zepsuty, no. Ale gdzieś tam naprawdę mi się to spotkanie podobało. Gdzieś trochę oglądałem z doskoku i trochę gdzieś tam próbowałem na powtórkę. Grając w co? Z którą? W Bierki. Dobra tam. To jakby był na etacie, to wiadomo, Bierki bym już połamał. Już byś był fired. Tak jest. Rider meczu. No, może nie rider meczu, bo to wiadomo, że chyba, że nasz, czyli ten, który nie jest riderem meczu, bo my tylko zawsze przechodnie pocieszenia rozdajemy. Tak, tak. No właśnie tak myślę, czy czasami nie skręcić w to, żeby jednak nie rozdawać takim oczywistym, tylko gdzieś tam jakimś walczakom. No tak mi się wydaje, że to jest nasza taka tradycja, no. No tak, ale to zawsze ty dajesz tą drogą nagrodę, te pończochy i te jakieś dziki, coś. Ja tak naprawdę, wiesz co, ogólnie świetny cierniak, więc tutaj te biegi, szczególnie te dwa, w których przywiózł 5-1, to mi się podobało, więc może tak indywidualnie, jednostkowo za dwa biegi go wyróżnię, a resztę to tak w sumie nie ma za co chyba. Właśnie taki ciekawy mecz, tyle się działo, ale żeby tak poza tymi dwoma, wiadomo, jakimi wielkimi filarami drużyn, to tak właśnie nie ma za bardzo co laurek rozdawać chyba dzisiaj. No ja jedynie właśnie dam nagrodę, można powiedzieć, taką dozą troszeczkę pewności siebie Mateuszowi Cierniakowi, bo kapitalnie pojechał i on jednak zdawał tę maturę. Kto to dzisiaj, jak Kacper Pludra zdawał maturę żużlową z Jasonem Doylem w meczu Grudziądza z Lesznem, bo tam Jason go wytargał niemiłosiernie i pokazał, co to znaczy żużel po doylowsku, a to nie jedyny zawodnik, który jeździ ostro. Tak Bartek Kowalski tutaj właśnie trochę postarał się, żeby ten Mateusz był jeszcze lepszym zawodnikiem. O, tak może to ujmę. I właśnie z drugiej strony, nie wiem czy nagroda, ale zauważenie moje daję Bartkowi Kowalskiemu, który wyglądał, można powiedzieć, w kilku biegach całkiem, ale też kapę narwaną jednak, to chyba bym wrzucił ja powiem, na przegląd. Powiem Darku jeszcze, lepiej być nie może. Taki był film, i Ellen Hunt była i Jack Nicholson, i tak ona się, taka para ekranowa, ona się nie mogła doczekać jakiegoś komplementu z jego strony i on powiedział w pewnym momencie: czy twój komplement w moim tak mi się wydaje, jest taki, że dzięki tobie staje się lepszy. I to mógłby powiedzieć Cierniak do Kowalskiego dzisiaj. Mógłby. Dobrze, to w takim razie jeszcze dam tobie, słuchaj, tutaj typy ósmej kolejki, czyli rewanż we Wrocławiu za finał również w zeszłym roku o złoto. Lublin przyjeżdża i co? Będzie bonus dla Wrocławia, czy nie? Właśnie tak wyciągnęli ten wynik, tak jak mówiłem, za uszy mocno, trochę bez niczego, oprócz tego Janowskiego, więc nie wiem, no... Czy to na wyrost właśnie ten wynik był,
czy to właśnie w nagrodę, że tak się jednak postarali ostatecznie, to dać im ten bonus, nie wiem. Myślę, że ja bym chyba tutaj, nie wiem, czy ktokolwiek zasłużył na bonus po tym meczu, więc ja bym dał też 50 do 40 dla Wrocławia i będzie remis. A ja dam 49 do 41, chociaż coś czuję, że ten Lublin może tam naprawdę zrobić smrodu, ale myślę, że bonus zostanie w Lublinie. No właśnie to jest to, że w końcu fajnie jakby przegrali, no gdzie jak nie we Wrocławiu. Kochani, patronite.pl, łamane na Park Maszyn, tam zapraszamy, żeby być naszym patronem, żeby tak jest. Grać w naszą grę, w naszego typera, żeby mieć odcinki dużo wcześniej, już nawet kilka godzin po nagraniu. Może jakieś koszule. O, właśnie, kubesi i takie inne wlepki, tam w różnych opcjach są do wyboru. Nasze socjale to Park Maszyn na Twitterze, na Instagramie, Marszyn Park na Facebooku, to tyle. Dziękuję ja ze swojej strony za ten weekend z Ekstraligą w Parku Maszyn. Tak jest. Ja również dziękuję i oczywiście jest jeszcze pierwsza liga i Grand Prix. Sporo tych odcinków wychodzi, więc dla każdego coś dobrego. Thank you, Al.